Nie, nie miałam nigdy do czynienia z korupcją w służbie zdrowia. No z opowieści, to słyszałam od tego znajomego, tego, że trzeba było kopercinę wcisnąć. Osobiście nigdy nie spotkałem się z takim procederem. Uważam, że jest to temat wyłącznie nakręcany przez opinię publiczną oraz środki masowego przekazu. Aby coś załatwić, trzeba dać niestety jakąś łapóweczkę. Tak, wiele razy. Nie. Nie, nie, nie spotkałem się. Nie. Rzadko kiedy się leczę. Raczej kasa. Tak zwane upominki. No jakoś osobiście nie, ale może dlatego, że nie chorowałam nigdy, także pewnie dlatego. Zawsze dawałam sobie radę inaczej. Że mi się należy, przepracowałam w Polsce 35 lat. Nie no, słyszałam, ale osobiście nie miałem do czynienia z tym. Osobiście to nie, ale wiem, że coś takiego istnieje. No ze służenia wiem, że jest to dosyć powszechny proceder, tak. Nie. Unikam. Po prostu nie płacę.